Polacy chcą do wojska. Mamy olbrzymią liczbę zapytań, duże zainteresowanie służbą w wojsku i wod. W ostatnich dniach skokowo wzrosło zainteresowanie Polaków służbą w wojsku polskim i wojskach obrony terytorialnej. Wod odnotował także najwyższy w swojej historii współczynnik alarmowego stawiennictwa. Wojskowi odpowiedzialni za nabory do armii i wod nie podają konkretnych liczb, ale podkreślają. Że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę zainteresowanie służbą jest bardzo duże. Wojna w Ukrainie. Polacy wstępują do wojska, jak przekazał w rozmowie z interią.pl generał. Artur Dębczak, dyrektor biura programu Zostań Żołnierzem, aktualnie na stronę zostanzołnierzem.pl loguje się sześć razy więcej osób niż jeszcze kilkanaście dni temu. Otrzymujemy olbrzymią liczbę zapytań, telefonów. Potwierdza w rozmowie z interią.pl pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT, zaznaczając, że w tej chwili nie ma jeszcze konkretnych danych. Część osób pyta o krótkie szkolenia z obsługi konkretnej broni, np. Karabinów. Wojskowi podkreślają, że aktualnie procesy rekrutacyjne wydłużyły się, dlatego należy cierpliwie czekać na odpowiedź i wezwanie na szkolenia. Wojna w Ukrainie. Rekordowe stawiennictwo w wod Pietrzak zwraca uwagę, że tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, w dniach 24 i 25 lutego, żołnierze wod z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia zostali alarmowo powołani w tryby natychmiastowym i nigdy wcześniej w historii wod nie odnotowano tak wysokiego współczynnika stawiennictwa. Do służby w ciągu kilku godzin zgłosiło się ponad 90% wezwanych. Wojska obrony terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOD jest 15 brygad oraz dwa centra szkolenia. Liczebność WOD wynosi obecnie blisko 32 tysięcy żołnierzy. W 2022 roku planowane jest uruchomienie formowania kolejnych brygad od stołecznej, nadburzańskiej oraz przemyskiej. Procedowana właśnie ustawa o obronie ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii, zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tysięcy, wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Obecnie wojsko polskie liczy ok. 111,5 tysięcy żołnierzy zawodowych i 32 tysięcy żołnierzy wojsko obrony terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tysięcy, żołnierzy, 250 tysięcy, żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy, żołnierzy WOT.